Dzień dobry. Jacek Balkan to jest motodziennik w środę, Serdecznie zapraszam. A dzisiejszy program zaczniemy od samochodu, który nadjedzie za kilka dosłownie dni. Na samochodu marki Opel. Być może zwrócili Państwo uwagę na fakt, że od wielu już lat wszystkie auta niemieckiego producenta mają nazwy zakończone na literkę A. W dodatku wszystkie te nazwy są wymyślone przez specjalistów, którzy starają się, by dane słowo dobrze brzmiało w każdym języku, a brzmieniem swym oddawało charakter samochodu i chyba faktycznie coś w tym jest. Im auto mniejsze, tym krótsza nazwa, im większe, tym więcej liter. Ale już niedługo doczekamy chyba odstępstwa od tej zasady. 8 maja oficjalnie zostanie ogłoszona nazwa nowego miejskiego jeździdełka. By konkurować nie tylko z trojaczkami pokroju Volkswagena Up, ale raczej z Fiatem 500 czy nieco większymi, ale również zahaczającymi o Premium Mini czy Citroen mds 3 Auto, zbudowane na skróconej platformie Korsy, ma mieć 3,70 m długości, a pod maską silniki o trzech cylindrach i o pojemności 1 litra, ale przede wszystkim czterocylindrowe 1,4, a z czasem również 1,6. Do niedawna projekt skrywano pod hasłem Junior, dziś wiemy jednak, że auto nie będzie się tak nazywać. Nie będzie to również Allegra. Ta nazwa brzmiała równie sensownie, ale niestety. Nowe auto będzie nosić imię po założycielu firmy. Trudno w to uwierzyć, ale nowe maleństwo będzie Oplem Adamem. Czy firma nie pożałuje tak kontrowersyjnej decyzji? Zobaczymy. Złą, naszym zdaniem, drogę wybrało też Maserati. Planowany na rok 2014 SUV miał powalczyć o klienta przede wszystkim z Porsche. Koncepcyjny pojazd wyglądał nawet nieźle, ale nazwa była idiotyczna. Kubank kojarzyło się z Bunga Bunga i nie zostało ciepło przyjęte. I stąd decyzja o wycofaniu faniu projektu SUV, co prawda będzie, ale nie w formie, którą można było zobaczyć na targach w Pekinie. Auto zostanie narysowane od nowa i przede wszystkim będzie miało nową, miejmy nadzieję, bardziej sensowną nazwę. A zostawiając problemy z nomenklaturą, ale na moment zostając jeszcze na targach w Chinach, producenci, również ci lokalni, przywieźli sporo mniej lub bardziej udanych projektów. Naszą uwagę zwróciła, na przykład Kia Karniwal w specjalnej, przeznaczonej wyłącznie na rynek azjatycki, wydłużonej o kilkanaście centymetrów wersji. Wygląda jeszcze gorzej niż do tej pory. Specyficzny głos chińskiego klienta stara się też trafić Mercedes, między innymi z tą oto luksusowo wykończoną wersją Viano. Trzeba przyznać, że auto robi wrażenie. I stylistyką, i wyposażeniem. Co ciekawe, ten gigantyczny przecież pojazd ma z tyłu tylko dwa miejsca. Jednak to nie ten projekt zwyciężył w konkursie. W kategorii najciekawiej zaprojektowane auto zwyciężył brytyjski, choć tak naprawdę chiński MG z projektem niewielkiego miejskiego suwa. Auto przypomina trochę mini, trochę niska na I to z tymi dwiema konstrukcjami. Ma toczyć bój o klienta. Auto naprawdę bardzo spodobało się w Chinach i ma spore szanse na masową produkcję. Pytanie tylko czy kiedykolwiek pojawi się w Europie. Zobaczymy. A teraz zapraszam na kącik dla motocyklistów. Nieco ponad rok temu Japonie nienawidziło wyjątkowo silne trzęsienie ziemi i tsunami. Woda zabrała wszystko, co tylko stanęło jej na drodze. Również kontener, w którym pewien mieszkaniec prefektury Miyagi trzymał swojego harleja, Jakimś cudem, kontener ten nie zatonął na pełnym morzu, a prądy pokierowały go na zachodnie wybrzeże Kanady. Tam metalowe pudło osiadło na brzegu, a przejeżdżający obok nakładzie turysta wypatrzył je i zajrzał do środka. Okazało się, że mimo otwartych drzwi, motocykl nie wypłynął. W dodatku wygląda na cały. Numer rejestracyjny, i numer win zostały już wysłane do Japonii. Być może właściciel będzie chciał motocykl odzyskać, jednak z remontem nie będzie już tak łatwo. Słona woda miała rok, by wyrządzić nienaprawialne szkody. I to już wszystko na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika, który będzie nietypowo już jutro, czyli 3 maja. Do zobaczenia.